Chciałem zapytać, czy projekt rewitalizacji Góry Zamkowej przewiduje pełną dostępność tego miejsca dla osób niepełnosprawnych? Panie Przewodniczący, proszę. Na tym etapie nie. Na tym etapie nie. Natomiast jeżeli chcielibyśmy, aby w tym kolejnym etapie rewitalizacji Góry Zamkowej osoby niepełnosprawne przede wszystkim miały dostęp do wszystkich miejsc, stąd ci na początku sesji byłem już bezpiecznym, łagodnym dojeździe na teren Zamku Wysokiego, by na sam obszar wchodził. Natomiast teoretycznie mogą być kłopoty, jeżeli chodzi o wieżę Klimek. Natomiast rozważane jest tak zwana ta winda, taka w środku na takiej rampie, aby taki co kawałek mogły sobie takie platformy być zamontowane i do góry jakby osoby mogły sobie niepełnosprawne na wózkach wjeżdżać na klimę. Z względu na kształtowanie terenu w wielu miejscach są schody i gdyby udało się to zlikwidować, to na pewno w ten sposób ułatwiłoby się osobom niepełnosprawnym ruchowo dojście do tych atrakcyjnych miejsc na Górze Zamkowej. Tak, jak wspomniałem, ten teren dzisiaj jest w takim kształcie dokumentacja projektowa z uwagi na odwiedzie tego domu Kontura z Południowej. I to będzie zmieniane w tej chwili. To nie patrzmy na to, co jest dzisiaj, bo to jest tymczasowość, taka zrobiona w listopadzie, aby móc wejść na wieżę, ponieważ jakby odkrycie kolejnych elementów spowodowało całkowitą perturbację w zakresie dojścia do samego zamku, więc będzie dla osób niepełnosprawnych na pewno strony zamkowej taki długi narad, gdzie każdy wózkę będzie mógł sobie najechać. Czy ja dobrze słyszałem, pan prezydent mówi teraz o nie do końca pojętym rozwiązaniu technicznym, ale etapowaniu wjazdu osób niepełnosprawnych poprzez platformy instalowane wewnątrz wieży Klimek? Dobrze słyszałem? Czy o takie rozwiązanie na etapie projektowania rewitalizowanej albo inaczej nowo postawionej wieży Klimek? Bo trudno mówić o procesie rewitalizacji, jeżeli nie do końca realizuje się to zadanie zgodnie z pewnymi zasadami, czyli ze wzorem pierwotnym, który istniał, tam funkcjonował i tak dalej. To należałoby uwzględnić wszystkie potrzeby osób, także niepełnosprawnych, ale na etapie projektowania, kiedy wydawaliśmy te wielkie miliony złotych, kiedy planowaliśmy i w tym przypadku niestety, ale to się dzieje. Natomiast dzisiaj udoskonalanie tego, tworzenie też kolejnych jakichś rozwiązań, nawet sanitarnych, które umożliwią instalację tam gastronomii, jest, uważam, działaniem po czasie, dlatego że wszystko to się robi w określonym trybie i w czasie. I koszty powinny być jednorazowo poniesione, natomiast ja tego nie rozumiem. Platformy wewnątrz wieży Klimek dla osób niepełnosprawnych nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Dziękuję. Nie jest pan sobie w stanie wyobrazić zainstalowania tego typu platformy, bo ja nie rozumiem. Kilka urządzeń, ponieważ my mamy tam przede wszystkim co kawałek. Pan sobie tam spróbował się udać do miejsca, możemy być razem. Nie mamy w sposób ciągły schodów, tylko co chwilę mamy platformy. Jak się w budynkach, które się przystosowuje do osób niepełnosprawnych, buduje się po prostu kilka platform, a nie jedna najazdowa od dołu i 20 km do góry, która będzie jechać. Po prostu kilka trzeba zamontować w środku. Rozumiem, to zmniejszy koszty. Ale jak zmniejszy koszty, ja nie rozumiem. Pytanie znowu. Mówimy o instalacji typowej windy w środku. Nie mówimy o windzie, mówimy o platformie zamocowanej. Ale w fazie projektowania. Mówimy o fazie projektowania danego obiektu. Projekt przewiduje montaż tego typu platformy, o której wspominałem. To jest trochę dziwne rozwiązanie, ale dobrze.